W kościele świętego Jana Chrzciciela w Legnicy w niedzielę uroczystą mszą świętą rozpoczęto 14 już obchody upamiętniające ofiary banderowskiego ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP w latach 1939-47. Głównym mottem działań były słowa nie o zemstę, lecz o pamięć wołają. To już tradycja, że inicjatorem pielęgnowania pamięci o ówczesnych wydarzeniach i ich ofiarach był Urząd Marszałkowski, a w szczególności marszałek Tadeusz Samborski. To jest nasz moralny obowiązek, to jest powinność wynikająca z kilku przesłanek, między innymi z tej przesłanki, że na ziemi legnickiej, na ziemi dolnośląskiej zamieszkuje wiele osób, które mają kresowe korzenie i pamięć o tej wielkiej tragedii, jaka dotknęła Kresowian, powinna być przekazywana z pokolenia na pokolenie, zwłaszcza, że prawda o kresowym ludobójstwie jest ciągle deformowana. Po mszy złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą pomordowanych Polaków na Wołyniu i Kresach przez nacjonalistów ukraińskich. Później pod eskortą policji zebrani przeszli do Zamku Piastowskiego. Tam były przemówienia, odznaczenia i występy artystyczne. Wszystko z myślą o ofiarach tragedii sprzed 75 lat. Goście zebrani na uroczystości, niezależnie od obecnych poglądów politycznych, powtarzali zgodnie: historię trzeba pielęgnować, o ofiarach trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać o historii. Zapominanie o historii, o przeszłości powoduje, że tracimy wszelkie powody do tego, żeby patrzeć z doświadczeniem, które jest źródłem wiedzy i motywacji do działania. Historia naszego narodu jest bolesną historią. Trzeba, dlatego żeby po 75 latach ta tragedia, która zdarzyła się na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, nie została otulona płaszczem pamięci. I nawet nie chodzi o to, żeby się mścić na zbrodniarzach, ale chodzi o to, żeby pamiętać i żeby innym przypominać, co tam się wtedy zdarzyło. Ja biorę udział dlatego, że po pierwsze mam korzenie kresowe. Moja rodzina ojca pochodziła z Chodorowa, takie małe miasteczko między Lwowem a Stanisławowem. No i stąd całe dzieciństwo towarzyszyło mi opowieści o tym, co się działo i dlatego są to dla mnie bardzo bliskie tematy i uważam, że no, po prostu nie wolno zapomnieć o tamtych wydarzeniach, o tych straszliwych ofiarach i niebywałych mordach. Uroczystość uświetniła obecność sztandarów, różnorodnych jednostek i instytucji. Była orkiestra i wspólne odśpiewanie roty.